Witam Was serdecznie, Przemek Woźniak, piwniczka Piwożłopa. Jesteśmy w Carpe Craft, świeżo po premierze nowego piwa, a konkretnie nawet nowego browaru kontraktowego. Browar, który nazywa się Okrętowy, a swoje piwa, na razie wypuścił dwa, będzie nazywał od rodzajów ożaglowania. Ze mną jest Mirek Gałka, jeden z piwowarów, połowa załogi, bo drugi to Maciej Jaszczyński ze Szczecina. Go tutaj dzisiaj z nami nie ma, ze Stargardu Szczecińskiego konkretnie. Mirek, piwowar również już od wielu lat, pracuje w zawodzie. Weszli również na rynek, tak jak wielu piwowarów miłośników, po prostu spróbować swoich sił również jako browar kontraktowy. Akurat tak się składa, że dwa piwa, które powstały już na dzień dobry, powstały w różnych miejscach, tak jak to kontrakty mają często w modzie. Potem pewnie sprawdzą, gdzie było najlepiej, to będą szukać swojego miejsca może na stałe. Zaczniemy od pierwszego piwa. Piwa, które nazywa się Jol, czyli te oto piwko. Wersja butelkowa i również wersja z nalewaka, wczoraj podpięta beczka w Carpe Craft. Jest to Vanilla Milk Stout, 14 stopni plato, z dodatkiem płatków z beczki po rumie. No i piwo z chyba z solidną dawką laktozy. Tak? Coś powiesz, dwa słowa o tym piwie? Skąd pomysł może, albo dlaczego od tego zaczynacie? Skąd pomysł? Jakoś tak wpadliśmy na pomysł, że zaczniemy od milk stouta, nie? Ciemnego piwa, bo większość generalnie zaczyna od jasnych piw, no natomiast stwierdziliśmy, że popłyniemy trochę pod prąd, zaczniemy od ciemnego piwa. Tradycyjnie IPy, albo AIPy wchodzą na rynek, a Wy zaczęliście od małej kontry. Milk stout, co prawda z dodatkami, czyli z laktozą, ale z płatkami dębowymi, ale też bez żadnych takich większych udziwnień chyba, tak? Raczej nie ma tutaj żadnych. Klasyczna receptura stouta, milk stouta, tam z dodatkiem. W porządku. Lasek wanilii użyliśmy około 30. Około 30? Zbiornik 1000. Na zbiorni 1000 litrów około 30 lasek wanilii. Dębowe płatki z beczki po rumie, co to znaczy? Czy to były one w beczce, czy to jest beczka pocięta w płatki? Beczka pocięta, po prostu gotowe, kupione. Dobra. Jeśli chodzi o samą nazwę, jest to Jol. Jest to rzeczywiście rodzaj żaglowania, chyba takiego małego okręciku. Masztowego żaglowania. I ciekawostką jest to, co zresztą jest tu opisane, że tego typu żaglowanie użył na słynnym opty Leonid Teliga, który opłynął samotny świat, tak? Na czymś takim właśnie delikatnej łódeczce. Zobaczymy też, czy rzeczywiście odzwierciedlenie jest Vanilla Milk Stout, czyli delikatne piwko, delikatny ten typ żaglowania, można powiedzieć, ożaglowania. Tak. Jeszcze więcej będzie masztów, no to ten piwko będzie... Aha, czyli macie już taki pomysł. No, taki delikatny pomysł. Na przykład Brick, jak tutaj już mamy, to już jest bardziej ożaglowany, nie? Będzie coraz więcej, tak? Będzie przyszli do jakiegoś... To jest takie symboliczne. Dobra. Chmiele to są Junga, czyli Polska, Hallertau Tradition, czyli Niemcy, tak? Tak. Inne, laktoza i wanilia, już o tym mówiliśmy. Oprócz tego są płatki owsiane i cztery rodzaje słodów, pale ale, monachijski, karmelowy, czekoladowy, pszeniczny. Dobra. Pasteryzowane, niefiltrowane, IBU 25, alkohol 4,8, czyli nic innego jak gładki, fajny stał do wypicia. Dobra. Spróbujemy wersji z kranu. W pierwszym uderzeniu jest rzeczywiście słodko i laktozowo. I waniliowa też. Piana była oczywiście bardziej zbudowana, teraz ona już trochę opadła, chwilę to piwo powstało, ogrzało się, myślę, że temperatura jest taka adekwatna. Rzeczywiście, zobacz, może aromat jest ewidentne uderzenie waniliowe. Waniliowe przybija to wszystko. I łączy się rzeczywiście z laktozą, co daje taką kremowość już nawet w aromacie. Kremowy smaczek. Piwo nisko wysycone raczej, tutaj się za dużo nie gazowało chyba, co? Chyba zresztą wersja butelkowa też. Dobra, to Wasze zdrowie. Próbujemy razem z Mirkiem piwa Jol, czyli nowy browar konceptowy, okrętowy. Konkurencja dla, można powiedzieć, Pucka, tak? Bo oni mają spółdzielczy i rodzaje węzłów, a Wy macie rodzaje żagli. Tak? No, być może w jakiś sposób tak powiedzieć. W tematyce. Aczkolwiek nie mieliśmy zamiaru nawiązywać tylko do. Nie ma nawiązania, ale jest jakieś, można powiedzieć, skojarzenie, że tam branża żeglarska, okrętowa. A piwo rzeczywiście niezwykle gładkie. Zarówno owiec,
owiec tutaj zadziałał, jak i ta wanilia, i nawet czuć takie mam wrażenie trochę z tych płatków, taka lekka kontra gdzieś tam pod koniec może, beczkowa. Ale przede wszystkim słodycz, przede wszystkim taki sweet stout. Wy go nazwaliście milk stout. Tylko nie jest aż taki mocno słodki, nie? No są słodsze, na pewno. Są słodsze na pewno te milk stouty, także tutaj staraliśmy się nie mieć takiej słodyczy. Dobra, więc to ja może szybko wezmę szklankę i spróbujemy jeszcze do porównania wersji butelkowej. Gdzieś tu pod ręką IPA glas, ale co nic, mam radę. Nie pomyślałem wcześniej. Jak ogólnie zadowolony jesteś z tego piwa? Tak, oczywiście to piwo mi smakuje. Zresztą wszystkim moim znajomym również smakuje i po premierze zbieramy informacje, że naprawdę świetne piwo. Czyli ludzie zadowoleni. Ludzie na razie. Wczoraj mieliśmy premierę w Carpe Craft, również można było beczki spróbować m.in. w Craftodajni, a Maciej, czyli druga połowa ekipy, siedział w Szczecinie. Wersję butelkową. Podejrzewam, że wielkich różnic nie będzie. Też może mniej słodkości na otwarciu. Może tylko takie wrażenie. Co mówisz? Bardzo podobne. Bardzo podobne. Czasami są różnice. Czasami są różnice, ale tutaj ja nie wiem, czy większych różnic. No może pasteryzacja, prawda? Trochę można zmienić. Można zmienić, poza tym czas może też zmienić. Myślę, że w smaku nic, ale w aromacie jakby trochę mniej tej laktozy wyczuwamy. Ale to może też jest autosugestia teraz, że coś się różni, a wcale się nie różni. W każdym razie otrzymacie na razie u nas kartę beczkową wersję. Postaramy się, żeby też było nieco butelek, jeżeli jeszcze zostały, tak? Bo już zostały systematycznie rozprowadzane. Drugie piwo, i tutaj bym chciał, żebyś powiedział coś więcej, bo to jest ciekawy styl, którego się rewolucjoniści nie podejmują za bardzo. Lentebok, tak? Jeżeli możesz. Tak, to jest generalnie... Lentebok to generalnie... holenderska odmiana koźlaka, tak? Wywodzi się z Majboka, tylko że to jest górna fermentacja i tutaj jest, chcieliśmy uzyskać tutaj piwo, które ma dosyć wysoką słodowość i kwiatowe aromaty. Też wyraźnie czuć w tym piwie. Czyli koźlaczek, ale górniak? Koźlaczek, ale górniak. Czyli tak jak kiedyś dawno temu robili koźlaczek. Tak, dokładnie. I dodatkowo te korzenie holenderskie, tak? Ten lent. To jest odmiana. 16,5, dosyć klasyczny koźlak. Wersja rosenna. I w odróżnieniu od niemieckiego więcej, tak jak powiedziałeś, kwiatów słodowych, kwiatowych akcentów. Chętnie używany przez korsarzy na Karaibach to z kolei opis tego oczywiście omasztowania, nie koźlaka. Tak? No i nazwa Bryk, czyli tutaj podejrzewam jakaś pewnie skandynawska, to etymologia tej nazwy, tak się domyślam. Tutaj z kolei mamy Magnum i Sas, czyli chmiel czeski dodany do Magnum. Który był na goryczkę? Aromat był Sas, dobra? Magnum na goryczkę. Na goryczkę, tak? I bez żadnych eksperymentów. Pilzneński, monachijski, wiedeński, karmelowy, czyli do kaźlaka niemalże klasyka. I tutaj tym razem browar Księży Młyn, bo właśnie nie powiedziałem, że Jol był w tleniu. Browar przystanął. Natomiast Lentbow był robiony w Księży Młynie, Łódź, tam między innymi też chyba czasami zagląda piwoteka, tak? Tak, piwoteka też również tam. I W30, czyli żeby taka jeszcze poziom, powiedzmy. Akceptowany. 6,9 alkoholu i tak jak mówiłem 16,5 do ścisłości. Wersję mamy tylko butelkową, także spróbujemy, bo sam jestem ciekawy, co potem z tyłu się można spodziewać. No,
mocny chleb razowy, bym powiedział, z miodem, ale pięknie pachnie. Możesz sobie sprawdzić, chyba że patrzyłeś dzisiaj albo w ostatnich dniach, pewnie nie raz. W ostatnich dniach piłem. A piłeś już. Próbowałem kilkakrotnie, nawet tutaj na forum rodzinnym takim podałem to piwo. No i generalnie smakowało. Barwa oczywiście tutaj ciemniejsza niż taki. Nieboku, tak, to jest. Widać karmelowość taką właśnie, aż bursztyn wpada. Fajnie na słońcu, bardzo taki bursztyn. Jest niefiltrowany, czerwony, tak? Czerwony troszkę. Generalnie jest troszkę. Pasteryzowane, ale niefiltrowane, nie ma. Znaczy, no, opalizujące taka kwestia. Spianka dla koźlaka, tutaj nie ma też jakichś wielkich warstw spiany. Drobno pęcherzykowa, bardzo ładnie to wygląda. Lekko taka żółtawa. No i czuć, bym powiedział, solidny taki słodowy aromat. Wpadający lekko w nuty alkoholowe, ale takie szlachetne. Bez żadnych takich spirytusowych, tylko takie właśnie. Delikatnie wyczuwalny jest alkohol. Tam, ale bardziej tutaj czuję właśnie słodowość i troszkę chlebową. Jest chleb razowy, troszkę głównie słodowy. Spróbujemy. Ja myślę, że to po prostu będzie solidne, takie fajne piwko, które jest z ciałem. No i tak rzeczywiście jest. Nie jest to jakiś taki tylko delikatny właśnie majbok, lekko gazujący, to tam się szybko raczej suwa. Myślę, że nawet bym powiedział takie piwo na dłuższe posiedzenie w kulicach. Na pewno nie sesyjne. Czuć delikatnie taki aromat fajnej takiej, ja bym powiedział, też jak czasami dębowej beczki. Tak jak chcieli zrobić dawno temu producenci pewnego piwa o nazwie dębowe. Oczywiście tam to wszystko jest trochę nasiągane. Ale tak to powinno smakować. Wychodzi taka solidna, ciężka nuta, która nie jest w pewien sposób negatywna oczywiście. No to jest to, czuć, że to piwo ma ciało po prostu. Tak jakby wyraźnie czuć moc, czuć treść. I podejrzewam, że oczywiście noworewolucjoniści, którzy pakują tylko Amerykańcy, to powiedzą, że to piwo jest, no, nic nie wnosi nowego, tak? Ale ciekawe jest zahaczenie o to, że jednak nie jest to jakiś klasyczny niemiecki wok, tylko właśnie poszukanie jakiejś tam historii w holenderskich koźlakach. Jeszcze tylko dwie... Wiedzieć, że można warto wspomnieć, bo Holandia też była potęgą na potężną flotę, tak? Też mnie pasuje do tego. Pasuje do tego stylu. Z Rotterdamu beczki wypływały. Jeszcze tylko dwa słowa co do tej nut słodowych, to na pewno. A kwiatowe? Jest ewidentna słodkość, więc można to podpiąć pod łąkę. Taką kwiatową. Piwo jest dosyć ciepłe, bo tutaj nie chłodziłem zbyt mocno, to powinno być mocno wyczuwalne. Głównie słodowość, tak ustalmy, ale jednocześnie, mimo że to piwo jest właśnie ciepłe, to nie ma przerażających nut alkoholowych, jak często bywa w takich koźlakach. W fermentacji gdzieś wychodzą takie próbki bardzo nieudane, tego się nie da często pić. To jest natomiast na delikatnym poziomie. No to co? Spróbujcie koźlaka, spróbujcie Vanilla Milk Stoutu. Gratulacje za pierwsze piwo i odważne wejście w zasadzie na rynek bez India Pale Ale, tak? Tylko właśnie Milk Stout i mało tego jeszcze koźlak, czyli te style, które były może powiedzmy, no nie tyle nie są już przed rewolucją, ale mniej były wykorzystywane na pewno. Tak? Milk Stoutów jest teraz sporo, różne interpretacje tego Milk Stoutu z różnymi dodatkami. Koźlaka można wymienić chyba na palcach dosłownie jednej ręki tego, co wychodzi na rynek, to między innymi z browaru Haust, właśnie Maybock z Pinty jakiś czas temu był, chyba już nie ma na rynku. Także jeśli ktoś poszukuje dobrego koźlaka, to zajrzyjcie do Bryga, do piwa Bryg. No jeszcze raz gratuluję udanej inicjatywy, założenia. Każdy, nie jeden o tym marzy, żeby wejść na rynek. Było trudno, czy to po prostu była kwestia dopracowania niektórych elementów? Kwestia zdecydowania się była bardzo trudna. Natomiast jak się zdecydowało, się to już... No już teraz trzeba już po prostu pracować. No dobra, to jeszcze jedno pytanie, takie jak zawsze zadaję dla nowego browaru, czy w ogóle dla browarów. Co dalej? Jakiś plan już? Coś się waży? Czy coś leży? Tak, w tej chwili ważyliśmy
książki imienia AP. Natomiast kolejnym piwem będzie takie, być może troszkę z rodzonką, albo czyli teraz już tradycyjnie APA, taka lekka na lato. Tak, dokładnie, tradycyjna APA na lato. Natomiast być może tam bliżej jesieni podejrzewam, że się pojawi takie rodzonka. No to poszukujcie piwa z browaru okrętowego. Jak to teraz modnie się mówi, rynek zweryfikuje, jak to się przyjmie. Oczywiście życzę wszystkiego dobrego, żeby piwa schodziły na pniu i żeby udawało się kolejne warki ciekawe tworzyć. Oprócz tego słodowego dworu i oprócz tlenia, coś jeszcze panujecie, czy na razie w tych dwóch miejscach? Na razie w tych miejscach. Przepraszam, księże młyn oczywiście, tak? Słodowy dwór to 9. Dobra, przepraszam jeszcze. Zapraszam również do Karpę, spróbujcie Jola, on ciągle na kranie. Wczoraj no, premierowy, więc się rzuci. Dziękujemy bardzo. Tutaj mogliśmy odbyć premierę, tak, osobiście. Dokładnie. Pogoda trochę nie dopisała, ale była sztormowa. Była sztormowa. W każdym razie warto oczywiście próbować nowości. Teraz taka moda, że co rusz nowe piwa wpadają na rynek. Oczywiście niektóre szybko są zweryfikowane, inne pozostają. Ja życzę oczywiście, żeby jak najdłużej się utrzymywać i coraz lepsze, lepiej prosperować się. Rozwijać piwowarstwo. Rozwijać piwowarstwo. Zresztą mówią specjaliści, że ciągle mało browarów kontraktowych, więc nie, jednego następnego na pewno rynek zmieści. Na festiwal jeszcze możecie się wybrać? Na festiwal podejrzewam, że do Poznania. Do Poznania dopiero, czyli na razie na spokojnie. Zbadać rynek. Nic przyspieszyć nie chcemy. Chociaż z drugiej strony nowości czasami mają fajne więzie na festiwalach, co dowodziła osoba Góra w Bydgoszczy, tym bardziej u siebie na swoim podwórku. Nie? No ale dobra, zostawmy to. W takim razie będziecie mogli ich spotkać na Poznańskim dopiero pewnie festiwalu. W międzyczasie poszukujcie nowości. To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Przemek Woźniak z Karpę Craft. Razem ze mną Mirek Gałka, piwowar browaru okrętowego. Dziękujemy.